Emocje były do ostatniego biegu, jednak Better Sparta zakończył żużlowy sezon, można powiedzieć, tylko z wicemistrzostwem, bo był apetyt na złoto. W rewanżowym finałowym meczu Ekstraligi wrocławski zespół zremisował na Stadionie Olimpijskim z Unią Leszno 45-45. W pierwszym spotkaniu lepsza była drużyna z Wielkopolski 49-41. Gospodarze zaczęli rewelacyjnie, bo nie przegrali żadnego z pierwszych 5 biegów. Po 9 prowadzili 32-22. 12 bieg mógł być kluczowy dla losów tytułu, bo upadek Kubery sprawił, że dla Unii jechał tylko Sajfudinow. Rosjanin ograł jednak duet Janowski-Druszcz i było 41-31. Po 13 biegach Sparta prowadziła 43-35 i musiała utrzymać 8-punktową różnicę, żeby zostać mistrzem Polski. Niestety końcówka w wykonaniu gospodarzy była najgorszą z możliwych. Wrocławianie przegrali 14 i 15 bieg po 1-5. Tytuł pojechał do Leszna. Kibice na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, choć trochę zawiedzeni, to oglądali rywalizację na najwyższym poziomie. Unia Leszno ze złotem, żużlowcy Betardu Sparty Wrocław wicemistrzami Polski.